Zamknięcie szkół w ramach walki z pandemią koronawirusa i wprowadzenie zdalnego nauczania wymusza na dzieciach i młodzieży samodyscyplinę. Myślę, że będzie to interesujące doświadczenie. Gdy rodzice idą do pracy, Bella Hansen i jego siostra Sasa zostają w domu bez jakiegokolwiek nadzoru. Muszą sami siebie zmotywować do nauki. Nie jest tak tragicznie, zawsze przecież można trochę pożartować. Podchodzę do tego na spokojnie, mam przygotowany program nauczania na cały tydzień. Są w nim różne zadania, które muszę zrobić samodzielnie. Trzymasz się tego planu? Tak, inaczej bym nie nadążył, później byłoby za dużo naraz. Ale pilnowanie programu nauczania to nie jedyne wyzwanie dla uczniów. Myślę, że za jakiś czas będziemy musieli schodzić sobie z drogi, bo możemy już stracić ochotę na własne towarzystwo. Sądzę, że zgłoszę się jako wolontariuszka, żeby chodzić po zakupy. Będziecie się kłócić? Tak. Nie sądzę, żeby można było tego uniknąć, kiedy tak długo jest się zamkniętym w tak małej przestrzeni. Ze względu na specyfikę zawodu rodzice nie mogą pracować zdalnie z domu, do dzieci wracają dopiero późnym wieczorem. Bella, nie umyłeś tego garnka, jakaś katastrofa. To jedyna rzecz, o której zapomniałem. Staramy się dobrze planować nasz czas. Jesteśmy z dziećmi rano, kiedy rozwiązują zadania szkolne, ale oczywiście o wiele trudniej jest teraz wszystko zorganizować. W porządku, dzieciaki? Jak wygląda sytuacja z lekcjami? Zrobiliście wszystko, co było w planie na dziś? Tak. A domowe obowiązki, zrobione wszystko, co prosiłam? Z zasad ty też? Wszystko gotowe. Zrealizowaliście cały plan bardzo dobrze. Staramy się być całkowicie zrelaksowani, na luzie i w dobrym nastroju. Chcemy jak najlepiej opanować sytuację. Trzeba unikać zdenerwowania. Stres na pewno nie pomaga. Sprawia tylko, że jesteś bardziej podatny na choroby. A musimy wspierać nasz system odpornościowy. I dlatego mamy dzisiaj gulasz.